Dzień dobry. Jeszcze witam się z moimi kwiatkami, które dostałam tutaj, takie piękne. I całkiem długo stoją, to są kwiatki na Dzień Kobiet, które dostałam od marki Sylwia. W sumie wcześniej mogłam wam powiedzieć, ale mega piękny prezent i w ogóle taka niespodzianka. Bardzo, bardzo miło, ale to już było tak naprawdę jakiś czas temu. W każdym razie stoją cały czas i ładnie wyglądają. Więc tak, tylko mówię, słuchajcie, bo jest tak okropny dzień, jest tak szaro, buro. No powiem wam, że fatalna ta wiosna. Znaczy ja wiem, że to jeszcze zima, no to więc takie najgorsze oblicze zimy, mam wrażenie, teraz nam serwuje. Od kilku dni niestety jest nawet, powiedziałabym, no tak zimowo-jesiennie mocno. Chłodno w ogóle, brzydko, okropnie jest naprawdę. Właśnie wyszłam wczoraj czy przedwczoraj gdzieś i tak mówię, kurde, ale zimno, w ogóle zmarzłam. No, ale z jakiegoś powodu uznałam, że już zatęskniłam trochę za nagrywaniem, już sobie trochę pogadała o takich głupotkach, bo generalnie nagrywam też, słuchajcie, test podkładu. Także podkład, który mam dzisiaj na twarzy, będzie w tym teście. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Także już powinien być ten test jakby przed tym filmem. Tak mi się wydaje, że mniej więcej po kolei jakoś będę wrzucać, więc zobaczycie. No zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, rozwiało to trochę moich wątpliwości właśnie a propos drogeryjnych podkładów, ale powiem wam, że minusem jest to, ja bardzo lubię testować podkłady, dlatego właśnie stwierdziłam, że o, cudowny pomysł mam, sobie coś przetestuję, ale no każdego dnia, kiedy testuję coś nowego, coś innego, nie używam kosmetyków, które mam i to jest właśnie, to jest ten minus, że jeden dzień mniej, dwa dni mniej, nie, a już mogłabym coś innego używać, zużywać. Bo generalnie powiem wam, że pokażę wam coś, bo w ogóle zrobiłam takie małe zakupki, ale takie bardzo drobne, różne, pierdół takich różnych. Między innymi, słuchajcie, kupiłam sobie takie pojemniki, chyba w Deals, a takie same są w Pepco mi się wydaje, a generalnie nie wiem. Chyba w Dix. I tak, mam tutaj jeden taki mniejszy i drugi taki większy. I mówię, a włożę sobie do toaletki, może na gąbeczki, bo ja generalnie korzystam, słuchajcie, z takich opakowań po Glossy Boxie, wiecie, jakieś takie papierowe, takie tekturowe, bardziej właśnie jakieś tam pudełeczka. I ja sobie tam wszystko poukładałam i to wszystko jakby działa. Ale pomyślałam, że wolałabym coś takiego plastikowego, bo to łatwiej umyć po prostu, wiecie, łatwiej wyjąć, włożyć czy coś. No ale ja tamte mam tak na styk, wiecie, popakowane, tak poukładane, że tam mi się wszystko mieści. Wykorzystany jest każdy, mam wrażenie, milimetr, dlatego że te pudełka, o, widzicie, one są ścięte. Więc mam wrażenie, że tutaj na przykład, jakby wam to pokazać jedną ręką, że ten kawałek, który tutaj jest, o, na dole, nie, to tutaj, jak się to weźmie na prosto, no to tutaj jakby zostaje taka przerwa wtedy. I ten kawałek jest niewykorzystany. A jak mam takie tekturowe, wiecie, kwadratowe pojemniki, to wszystko, każdy kant, każdy róg jest wykorzystany po prostu, wiecie, do milimetra. Nie wiem, czy nie w Ikei powinnam kupić po prostu pojemniki. Myślałam, żeby kupić sobie taką wkładkę, taką chyba, jakie się używa generalnie do kuchni w Ikei, ale one pasują do tego biurka, tak mi się wydaje. Ale one to w ogóle też zabierają miejsce, bo one są tak, nie. Na razie jeszcze nie, bo słuchajcie, niestety, wcześniej nie miałam takiego w ogóle wrażenia, bo to się wszystko mieści. Ale, że ja chcę tam mieć więcej przestrzeni w tej toaletce, nagle się okazuje, że tych rzeczy po prostu jest za dużo. Więc ja na razie nie mogę sobie zrobić takiego przemeblowania, jakbym chciała, dlatego, że po prostu tych rzeczy jest za dużo. Ale co robimy? Zużywamy. Także daję sobie czas. Mam nadzieję, że za jakiś czas po prostu uda mi się może pozbyć jakichś takich, wiecie, nie wiem, większych opakowań, no po prostu, nie wiem, za pół roku to już myślę, że trochę rzeczy powinno się tam pozużywać, powinno wyjść z tej toaletki, więc po prostu będzie trochę miejsca. Czy podkłady jakieś po prostu pozużywam, no taką mam nadzieję, chociaż też na ich miejsce już są kolejne, które czekają tak naprawdę, także na wszystko potrzeba czasu trochę. Ale taki mam plan, więc pomyślałam sobie, że trochę inaczej chciałabym zorganizować toaletkę, ale na razie jeszcze się wstrzymuję, tak myślę, że jeszcze kilka tygodni, także na razie te pudełka będą musiały znaleźć przeznaczenie na coś innego. A ja biorę się potem do roboty, tak, trzeba będzie to wszystko wziąć, używać i po prostu pozużywać, tak jak mówię, bo tak jak wiecie, mam takie poczucie, że mam za dużo rzeczy, że mam za dużo ubrań na przykład, że gdzieś tam w innych szafkach jest za dużo czegoś. Tak teraz zrozumiałam, że mam za dużo w toaletce.
No. Wcześniej też wiedziałam, że za dużo, tylko jakby mówię, mieściło się. A teraz po prostu chcę przemeblowanie zrobić i nagle mówię, nie, to będzie za ciasno. To też nie ma sensu robić czegoś na siłę po prostu. Także daję sobie jeszcze, tak jak mówię, te kilka tygodni. I mam nadzieję, że będziemy w miejscu, gdzie chcę być. Tak. Także dzisiaj testuję sobie podkład, który jest w ogóle za ciemny. Nie wiem, czy to tutaj widać, natomiast jest za ciemny. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi, bo to jest taki powrót do przeszłości dla mnie. Ale właśnie pomyślałam, no to chyba raczej dzisiaj nigdzie nie wychodzę. I generalnie myślałam, że pojadę sobie odebrać paczkę, bo słuchajcie, zamówiłam w końcu książki. Mówiłam wam, że co jakiś czas może się coś tam pojawić. I generalnie ja w ogóle dostałam bon do wykorzystania właśnie, ale... już jakiś czas temu. I ostatnio coś mnie naszło i stwierdziłam, a dobra, to jest ten moment, zamówię sobie w ogóle. No nie pójdę odebrać tych książek, dlatego że złożyłam zamówienie, które do Łodzi przyszło. Także nie wiem, co ja sobie myślałam. W każdym razie tam na mnie czekają. A jeszcze w ogóle przyjdą też w dwóch paczkach, więc jeszcze będę czekała na kolejną, która chyba ma być za 3 tygodnie dopiero wysłana, nie wiem czemu. Także trochę to potrwa niestety. No i to tak. I w ogóle tak widzę, że wczoraj byłam odebrać paczkę i nawet nie odpakowałam. Wczoraj w ogóle miałam kiepski dzień. A bo przez tą pogodę chyba nagle zaczęła mnie tak boleć głowa, gdzie poszłam sobie na spacer i zaczęła mnie później głowa boleć mocno. No dobra. Na szybko może odpakujemy, bo pokażę wam, co sobie zamówiłam. Nic takiego, ale ponieważ uznałam, że jak was tutaj by postawić na taśmie. O, no i super, tylko trochę muszę się garbić. Ponieważ poważnie podchodzę do tematu, więc kosmetyki, które teraz otwieram, które zaczynam używać, chcę jakoś oznaczyć, słuchajcie. I ostatnio widziałam, że taka dziewczyna po prostu przyklejała na to takie naklejeczki. Takie? No i zamówiłam sobie takie naklejeczki. Takie, ale się rzucają, bo ależ pomarańczowe, neonowe one są. Dobrze, więc zamówiłam więcej, bo nie opłacało mi się zamawiać, wiecie, po jednej rzeczy, mówię. Chociaż nie wiem, po co mi 270 sztuk razy 2. Nie, no ale dobra, będę miała, nie? To jest, widzę, poważny projekt. Poważne zmiany się szykują takie. Wszystko będę oznaczać. Ja chyba wszystko po prostu, wiecie, jedzenie i rzeczy. Wszystko zacznę oznaczać po prostu, kiedy otworzyłam. I w ogóle zamówiłam sobie też 2 markery takie. A te markery akurat są fajne i używam ich. One są takie nieścieralne. Czasami właśnie, żeby coś tam napisać, oznaczyć, właśnie czy na kosmetykach, czy gdzieś, to mi się przydają i akurat też były właśnie w tym sklepie, więc zamówiłam sobie 2 takie markery dodatkowo. No i jakby wiecie, drugie tyle, co za te rzeczy zapłaciłam za przesyłkę, ale to nic. Mówię, stwierdziłam, że poważnie podchodzę do tematu i chcę mieć takie właśnie, naklejeczki, żeby sobie to Ej, w ogóle tego nie widać! To jest neonowo to jest neonowo-pomarańczowa, tak wydawało się, jakieś takie jasne. To jest takie, prawie że jak moje paznokcie. No, więc chciałam sobie po prostu to przykleić na jakąś rzecz, by wiedzieć na przykład, kiedy ja to otworzyłam i zużywać. W sensie w terminie, nie? Nie, można naprawdę na pielęgnację chyba też będę przyklejać w takim razie. Skoro tyle tego mam. Wszystko będzie obklejone kiedyś. Śmiesznie. No. To tyle. Nie, no jeszcze coś wzięłam tak naprawdę, bo wiecie co? Byłam w Pepco i w ogóle wzięłam taki notesik, bo był z dinozaurami, a znam fana dinozaurów, więc wzięłam to. I kupiłam sobie, słuchajcie, wiosenny kubek. Taki. Zaraz sobie chyba w nim herbatę zrobię. Wczoraj miałam, ale w ogóle nie miałam siły nawet, wiecie co, rozpakować tych rzeczy. Byłam w kilku miejscach, pozałatwiałam sprawę ogólnie, więc fajnie, tylko mówię, niby fajnie, wiecie, ruch to zdrowie, poszłam na spacer i mnie mega głowa rozbolała, migrenę chyba dostałam wczoraj, także taki bardzo taki fajny, delikatny, w ogóle taki trochę jakby krzywy, nie wiem, czy to widać tutaj, no fajny mi się wydał, będzie i dobry na kawę, bo ja na kawę nie mam takich właśnie wiosennych kubków, a wiadomo, że to ma znaczenie, w jakim kubku pijemy.
herbatę i kawę. On ma w ogóle 430 ml, więc tak trochę dużo na kawę, nie wiem, czy nie za mało na herbatę, ale myślę, że będzie takim akurat takim przechodnim kubkiem, że dorzucę trochę kostek lodu na przykład, albo kawę z tonikiem. Z tonikiem może? Też w kubku? Kawę z tonikiem? Nie mam to w szklance. No ale w każdym razie mam taki, wydał mi się ładny, mówię, taki delikatny, taki niby wiosenny, ale taki ładny, bardzo mi się podoba. No, także to tyle z takich głupot tak naprawdę. Aha, później może jeszcze w takim razie przyjdę, bo generalnie przyszła moja paczka z okazji Dnia Kobiet, co Wam mówiłam, że sprawię sobie chyba prezent. Tylko teraz nie wiem, czy wymieniać, czy nie, czy zamawiać inny. Muszę to jeszcze chwilę przemyśleć, dlatego może później Wam pokażę, bo to będzie wymagało też mierzenia. Także na razie uciekam. Idę śniadanie zrobić w ogóle, bo nie jadłam jeszcze, to się później widzimy. Ale fajnie, bo się odezwałam, to tak już się trochę wygadałam. Wiecie, już tak, już inaczej, już trochę zatęskniłam, bo o podkładzie to można mówić, ale nie mogłam o innych, mówię, głupotkach sobie przy okazji pogadać, a tutaj mogę. Także no, tak będzie wyglądał dzień. A może nawet nagram taką dwudniówkę, pomyślałam. Chociaż kompletnie, słuchajcie, nic się nie będzie działo. Jutro to w ogóle do biura jadę, więc generalnie nic ciekawego, ale pomyślałam, że chcę się odezwać, to się odezwę. Więc o, taki to będzie dzień. Dobra, to uciekam na razie. Idę na śniadanie. No to jestem. Mam chwilę przerwy. Zrobiłam sobie kawę właśnie. No bardzo ładny jest ten kubek, powiem Wam. No taki bardzo ładny. Odpowiednio duży, taki fajny, szeroki. Zmieścił kawę z lodem. Bardzo, bardzo fajnie. I słuchajcie, pomyślałam, że... Znaczy mówiłam wcześniej, że Wam pokażę to, co sobie kupiłam trochę z okazji Dnia Kobiet, ale tak naprawdę po prostu potrzebowałam wymówki. I a że pamiętałam, że przecież mi się tak to podobało już kilka miesięcy, no to może jednak sobie kupię, no i tak właśnie, no to z tej okazji niby, nie? No i słuchajcie, zamówiłam dwie rzeczy na Zalando ogólnie, z czego jedna jest za mała po prostu, więc chyba nawet nie będę jej przymierzać, bo ja już to popakowałam po prostu, już pochowałam. Jedna bluzka właśnie jest z Nexta. To jest, słuchajcie, ten sam wzór, taki w sensie krój. Wycięte tutaj ramiona, tutaj pod szyję, wiecie, czarna. Tylko ona ma takie fajne, takie grubsze tutaj, nie wiem, tasiemki, takie grubsze oprzycia. I bardzo ładnie to wygląda tutaj właśnie też przy ramionach, więc zamówiłam rozmiar 40, ale ona jest taka... No niby jest dobra, ale wiecie co, ona jest taka trochę krótka, ma taki w ogóle dół, też mogę Wam podlinkować na dole, ale ja ją zwracam, więc nawet nie będę jej przymierzać i rozważę, może kupię sobie większy rozmiar. No ale właśnie, jak będę robiła zamówienie, bo mam tutaj, co Wam mam pokazywać, w worku, spodnie. Słuchajcie, spodnie, które spodobały mi się już w grudniu. Bo to są spodnie, które Magda przy kawie znalazła w swoim kalendarzu adwentowym, które właśnie kupił jej mąż. I słuchajcie, to są takie fajne spodnie. Śmiejemy się, że to są po prostu galowe dresy, bo one mają kant. Więc słuchajcie, wyglądają tak trochę bardziej elegancko. Takie, wiecie, eleganckie dresy. No kurde, galowe dresy. Kto nie miał kolegów, którzy chodzili w dresie? Jako elegancki dres, nie? Że były bardziej eleganckie i bardziej takie normalne. W
każdym razie bardzo mi się podobają te spodnie, właśnie pięknie wyglądają z tym kantem tutaj. No i tak pomyślałam, tak już mi się wtedy spodobały. Mówię, kurczę, ale fajne, ale tak, no wiecie, nie potrzebuję tak naprawdę dresów, ja mam te wszystkie swoje. Ale tak właśnie pomyślałam, że jako taką zachciankę, jako taki prezent dla siebie właśnie coś, co naprawdę chcę, to pomyślałam, że no nie, no te dresy są super. No i są super, tylko słuchajcie, ja zamówiłam rozmiar L i to jest w ogóle L tall. Bo super jest właśnie to w tych dresach, że można wybrać sobie rozmiar i można wybrać, czy się jest niską osobą, czy wyższą i wtedy one są albo krótsze, albo dłuższe i możemy sobie po prostu idealnie dopasować to, jaką długość lubimy i jaką chcemy nosić. Więc ja zamówiłam te tall dla wysokich i one są super, powiem Wam. Naprawdę to są w końcu, wiecie, fajne, długie dresy, nie trzeba się zastanawiać. Tylko, że chyba zamówiłam za duży rozmiar, bo ta L-ka po prostu trochę mi wisi. Trochę się łudzę może, że po praniu by się skurczyły, ale Magda mówi, że nie. Trochę się zastanawiam, że jak się kolana trochę wypchają, to będzie jeszcze gorzej, ale podobno się nie wypychają, więc możliwe, że nic tam. No nie wiem, zaraz może przymierzę, Wam pokażę. I wiem, że powinnam zamówić, słuchajcie, M-ki dla porównania. Po prostu mniejszy rozmiar zamówić, żeby mieć pewność. Bo może te M-ki nie są wcale jakoś dużo mniejsze, a będą lepiej wyglądały, bo te po prostu wiszą za bardzo. Ale minus jest taki, że po pierwsze, jak ja je sprawdzałam wcześniej, to one były w jakiejś promocji i były tańsze. Później jak chciałam je kupić, to się nagle okazało, że podrożały. Ale ja miałam jakiś kupon, jakiś tam rabat dostałam. No to sobie akurat, wiecie, zużyłam ten kupon i akurat, wiecie, wszystko tam taniej było, fajnie. No ale teraz już nie mam żadnego kuponu. One są drogie i po prostu muszę się wstrzymać. No i właśnie tak nie wiem, czy lepiej je odesłać i czekać na M-ki i liczyć na to, że będą lepsze. Bo najlepiej byłoby mieć obie i porównać i wtedy odesłać któreś. No ale też nie wiem, kiedy one się pojawią w jakiejkolwiek promocji. Kiedy ja dostanę jakiś tam rabat, wiecie, z którego mogę skorzystać. Więc nie wiem, czy jest sens czekać i myślę, że chyba rozsądniej będzie jednak je zwrócić i zamówić, jak będą w lepszej cenie, po prostu. No, ale tak wyglądają, są naprawdę świetne, one tak składowo to tak wiecie, pół tam bawełny, pół poliestru. Nie pamiętam dokładnie, tam około 50% właśnie było. Ale słuchajcie, właśnie co fajnego mają, to one mają, jeszcze tylko chciałam sprawdzić ten, 53% wełny, 47% poliester, a kieszeń, a woreczek. Woreczek zewnętrznej części kieszeni, 100% bawełny. Tu w ogóle jest, słuchajcie, przednia kieszeń po prawej stronie, strona stykająca się z wnętrzem dłoni, też 100% bawełny. Widzieliście coś takiego kiedyś, żeby ktoś tak rozpisywał w ogóle skład? No nic, w każdym razie ogólny skład to jest, wiecie, pół bawełny, pół poliestru. Ale mówię, one mają dwie kieszenie, bo zobaczcie, że jedna tu jest, o, taka tutaj wkładana, większa i ta jest na ekspres. No, czy to nie jest trochę mniejsza jest, ale wiecie, telefon, klucze, nie wiem, pieniądze, wszystko, kluczyki do samochodu, wszystko, co trzeba schować, można zapiąć i zapięte. No, rewelacyjne są te spodnie, więc ja je na pewno chcę, tylko chyba jednak M-ki muszę. No bo to nie wygląda dobrze. Szkoda, wiecie, szkoda, bo po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się odsyłać, zamawiać, wiecie, przymierzać o tamto. Ale słuchajcie, w ogóle bateria mi mryga oczywiście, jakby mogło być inaczej. Chciałam tylko powiedzieć, że ja już dostałam zwroty, słuchajcie, z HM-u. A w ogóle z Oysho to chyba jeszcze tego samego dnia dostałam. Także jestem w szoku, jak szybko to fajnie działa. No i fajnie to działa, słuchajcie, jak na zwrot, niestety, powiem to, ale z polskiej marki, gdzie wiecie, ja robię zamówienie, płacę od razu, wszystko jest zrobione, to na zwrot czeka się te 14 dni, no nic wcześniej po prostu. Tak długo, ile można, tak długo się czeka. Trzeba tego pilnować, trzeba to pamiętać po prostu o tym. No więc tutaj akurat jestem zachwycona, bo naprawdę dwa dni później ja mam wszystkie zwroty już na koncie. Także no muszę przyznać, że to szybko podziałało. Teraz wymienię baterię, przymierzę te spodnie, to Wam pokażę, jak one wyglądają, w razie gdybyście się zastanawiali też nad nimi, ale ja będę chyba zamawiała mniejsze jednak. Spróbujemy tak Wam pokazać, jak one wyglądają, bo tam, gdzie jest lustro, słuchajcie, będzie ciemno, więc no, gorzej, myślę, będzie widać niż tutaj. O. No, takie są te L-ki. No, też mam dzisiaj dużą bluzę, ale wydaje mi się, że M-ki tak trochę, nie? Trochę może będą jednak, sobie tutaj zbiorę, może będą takie troszkę luźniejsze, bo widzicie, one tak
nawet przy kolanach, tak strasznie dużo się tego zbiera, a znowu tutaj są takie jakby, o, takie okej, nie? I to tak, no dobra, chyba jednak. Myślę, że M-ki będą, nie będą aż o tyle mniejsze, że na przykład będą obcisłe. Więc myślę, że naprawdę jest szansa, że będą dużo lepsze. No a te jednak po prostu, no ostatecznie mogłyby być, ale nawet wiecie co, tak czuję, że o, strasznie dużo tego materiału tutaj. Tak przy kolanach się zbiera i no nie, no, no muszę mieć M-ki jednak. Ale ogólnie są super, bardzo mi się podobają, bardzo fajne. A jeszcze były takie, wiecie co, w takim pięknym, jakby to powiedzieć, takim morskim, zgaszonym kolorze. Taki brudny, zielono-niebieski, no przepiękny też kolor, ale były jeszcze droższe, więc mówię, ach. No, a te takie uniwersalne, wiecie, szary, pasuje do wszystkiego. No, tylko muszę mieć mniejsze. Szkoda, bo już bym sobie, a już bym je mogła nosić, wiecie, miałabym fajne, a tak? Będę musiała czekać. I to jest najgorsze, że nawet nie to, że na paczkę czekać, tylko po prostu aż cena trochę się obniży i będę mogła kupić, wiecie, a ja do cierpliwych osób nie należę, więc nie. No, dlatego ja już byłabym gotowa nawet te zostawić, żeby tylko nie musi czekać, no ale widzę, że są za duże, więc no nie ma sensu, tym bardziej, że one też tanie nie są. Więc no już lepiej mieć dobry rozmiar, więc no dobra, już wiem, macie rację, tak muszę je oddać. Tylko tak mówię po prostu, tak mówię, że ja bym chciała, żeby one były dobre i żebym nie musiała już po prostu czegoś odsyłać, chodzić, wiecie, czekać, kupować, coś tam. No ale co, no jak się chce, to niestety trzeba, nie wszystko ma się tak od ręki, nie od razu jak się chce. Co zrobić? Nie odzywałam się, dlatego że mocno straciłam humor, powiem wam, i stwierdziłam, że lepiej będzie, jak się jednak nie będę odzywała, także potrzebowałam trochę czasu. A teraz pora iść się kąpać, bo jutro muszę wcześniej wstać, muszę jechać do biura, wiecie, muszę się wyszykować, także powinnam, wiecie, być wyspana, wypoczęta i gotowa na jutro. Dlatego zaraz właśnie idę pod prysznic, a ja tam sobie zmywam, wiecie, olejkiem, makijaż i wszystko, więc na razie nie będę tutaj nic robić, ale słuchajcie, coś mogę pokazać do włosów. Coś, co wydaje mi się, że mi się sprawdza i nie wiem, czy przyszedł ten moment po prostu, że mniej mi włosy wypadają, albo to naprawdę działa, albo to jest tylko chwilowe i wiecie, wszystko zaraz wróci do normy, bo jakby powiedzmy tydzień nie jest żadnym wyznacznikiem, ale zauważyłam jednak delikatną różnicę i słuchajcie, zaczęłam używać tego szamponu, więc mówię, nie wiem, czy to się zbiegło w czasie akurat, że poprawia się może trochę to i już nie aż tak bardzo to się dzieje, albo ten szampon naprawdę działa. To jest Dermena, włosy osłabione, nadmiernie wypadające, hamuje wypadanie włosów, stymuluje odrastanie włosów. No nie wiem, ale tak wiecie, żeby nie zapeszyć, to naprawdę chwilowo widzę różnicę, więc mówię, bo tego zaczęłam używać właśnie ostatnio, bardzo regularnie. I podoba mi się, fajne, jest też, wiecie co, malutkie w sumie opakowanie, 200 ml, ale jest bardzo wydajny, dlatego że on jest taki bardziej gęsty, dobrze się pieni, fajnie domywa włosy, nie zostawia ich w ogóle, wiecie, jakichś takich oblepionych, tłustych czy coś takiego. A druga rzecz, którą słuchajcie, mogę wam też pokazać i chyba polecić, to jest maska Detox z L'Oreala, tak wygląda. To jest właśnie taka maska do włosów, którą też możemy używać jako odżywkę, dlatego że można ją tutaj nałożyć, chyba gdzieś było napisane na minutę, czy na dwie, po prostu pod prysznicem i nie, na minutę nawet, pozostaw na minutę i spłuż dokładnie. I słuchajcie, co tu jest jeszcze? Profesjonalna maska zabezpieczająca włosy do stosowania po każdym profesjonalnym zabiegu koloryzacji lub dekoloryzacji. No ja prawie, że codziennie. Formuła wzbogacona w glikoamino oraz dziwne rzeczy. Kolor pozostaje bardziej jednolity. Nie, dla optymalnych rezultatów stosuj po użyciu szamponu. Rozprowadź równomiernie na osuszone ręcznikiem włosy. Dobra, no słuchajcie, generalnie maska, odżywka, nie? Na minutę można zostawić, ale słuchajcie, jak ona pięknie pachnie. Bardzo mi się podoba. Tak. Trochę intensywnie, trochę zupełnie inaczej niż wszystkie produkty do włosów, mam wrażenie.
tak trochę jakby profesjonalnie, trochę tak bardzo świeżo, ale taki ładny ma zapach, nie wiem jak to określić, inny niż wszystkie, naprawdę, produkty. Potem on trochę zostaje na włosach, bardzo mi się podoba. Powiem wam, że jest też ten produkt, myślę, wydajny, dlatego że ja go dużo nie nakładam, no bo właśnie on jest taki gęsty, taki zbity i też nie chcę, żeby te włosy były obciążone, więc niewiele trzeba, żeby je nałożyć, rozprowadzić jak odżywkę, chwilę poczekać. Naprawdę bardzo fajny również produkt, więc sobie teraz też tego używam przy prawie każdym myciu. Czasami na zmianę używam jeszcze innych maseczek, odżywek, jedną sobie też testuję, taką chyba też całkiem wyjątkową, ale drogą, więc ją oszczędzam, wiadomo, nie? Wiadomo. Jak coś jest dobre albo drogie, to po prostu trzeba oszczędzać. Także śmieję się akurat. Wiem, że muszę nad tym popracować, ale co ja zrobię, no co ja zrobię? Ale trochę już widzę poprawę, nie? Już mówię, staram się używać, więc mówię, nie zawsze tę, ale używam ją właśnie bardzo regularnie, już od jakiegoś czasu i fajnie mi się sprawdza. Także to wam chciałam tylko tutaj pokazać, polecić może, jak chcecie coś nowego wypróbować. Niby to chyba drogeryjne, ale to jest L'Oreal Professional, więc nie wiem, czy w sumie. Wydaje mi się, że można je w Superfarmie może znaleźć, tak mi coś myślę, że może. Tam je widziałam, ale nie wiem, w sumie dawno się nie rozglądałam, a ja kiedyś dostałam ten produkt chyba w jakiejś paczce. Przez jakiś czas temu od L'Oreala, mi się wydaje. Także tak, szampon albo mam, albo zużyłam, bo tutaj czekajcie, bo z tej serii też mam coś. A, szampon, tak, ale chyba miałam jeszcze taką, nie wiem, typową odżywkę, to ją chyba zużyłam, mi się wydaje. Tak wygląda szampon, też jest fajny, bardzo przyjemny, słuchajcie, no też mało opakowania, też bardzo wydajny, więc to też nie jest wyznacznik. Też ładnie pachnie, tak świeżo, owocowo. Podobnie do tej maski, ale bardziej świeżo, a ta maska trochę ładniej, tak wyjątkowo, tak naprawdę jak, wiecie, nie jak drogeryjny produkt, trochę jak taki bardziej fryzjerski, ale taki niepodobny do innych. No, bardzo mi się podoba, więc dzielę się swoimi spostrzeżeniami, a tymczasem, słuchajcie, idę w takim razie się kąpać, tak jak mówiłam, widzimy się jutro, bo chyba króciutki ten vlog taki wyszedł, więc może jutro też się po prostu odezwę. Może coś będę miała ciekawego do powiedzenia, bo tak to nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Trochę powiem wam. Trochę jestem myślami gdzie indziej, o może tak. I jakoś to nie najlepszy czas. Chociaż niby nic, wiecie, niby nic się nie dzieje, wszystko dobrze. A jednak mam wrażenie, że przychodzą takie momenty, że też. Ciężkie ostatnio tygodnie jakby mam w pracy, więc może to też po prostu bardziej trochę wpływa na to, jak się czuję i trochę takie, nie wiem, przygnębienie. Może ta pogoda, która też po prostu nie zachwyca w ostatnich dniach i naprawdę od jakiegoś czasu już jest znowu szaro, buro i takie przygnębiające to jest, że może to... Staram się nie, bo wiecie, są takie lepsze momenty, ale... No, Nie da się ukryć jakby, tak, że dostrzegam też takie gorsze, więc... No więc tak, staram się po prostu jakoś z tym radzić, jakoś to musi być, znajdować jakieś inne, wiecie, przyjemności albo rzeczy, które poprawiają humor. Czyli na przykład dla przyjemności obrobiłam sobie film, który w ogóle nie będzie następnym, który się pojawi, chyba, ale sobie dla przyjemności go obrobiłam, bo mi się bardzo podoba i bardzo lubię, więc... No więc tak, drobne rzeczy. Dobra, chyba już widać, że jestem też zmęczona, więc idę się kąpać, idę spać. I jeszcze może widzimy się jutro, no może na chwilę, może jutro coś akurat ciekawego będę miała do powiedzenia. Także na razie dzięki i do zobaczenia. Obiecałam, że się odezwę jeszcze dziś, no to się odzywam i myślałam, że jeszcze tak się pochwalę, że jak wyszłam i w ogóle jechałam, to jeszcze było widno i mówię super, wyszłam i już jest widno, fajnie, ale jeszcze po drodze byłam w sklepie, no i tak już nie jest widno, a w mieszkaniu to już w ogóle, także no, szybko przychodzi ten moment mimo wszystko, ale dobrze. No jak widać, ja już wróciłam. Ciężki to był dzień dla mnie, powiem wam. Bardzo nie mogę doczekać się weekendu. Ale to jeszcze chwila. W każdym razie z pozytywnej rzeczy pojechałam też do Żabki i zrobiłam zwrot Zalando. Także nie zostawiłam ani tej za małej bluzki, no wiadomo. I te dresy też odesłałam, bo no, wydaje mi się, że M-ki będą lepsze. Jakie by nie były, to jednak będą trochę mniejsze.
Mam nadzieję, że nie o, wiecie, 10 cm czy coś, żeby to nie było też jakieś bardzo obcisłe, ale wydaje mi się, że jednak tajemki będą lepsze, więc... No, dobrze zrobiłam, pieniążki wrócą na konto, mam nadzieję, że szybko, no i będę po prostu polować na mniejszy rozmiar i rozsądną cenę. Albo jakąkolwiek promocję, nie wiem, wiecie, jakiś kod rabatowy, cokolwiek. I wtedy sobie skorzystam, także to tyle z pozytywów, a tak, jestem... I muszę przede wszystkim chyba przysiąść do kompa, jakby mi było mało, i obrobić film jakiś, tak żeby był, bo one się bardzo długo wrzucają ostatnio, więc żeby nie, wiecie, nie zostać tak bez filmu, więc warto byłoby może dzisiaj się tym zająć, czy tak, chociaż dzisiaj trochę wrzuci się, jutro się wrzuci, no i coś tam będzie. Także tak. Tak to na razie, więc zobaczymy. Ja mówię, zaraz zajmę się tymi sprawami domowymi bardziej. Coś tu może poogarniam. No i może się później odezwę, może coś. Wiecie, muszę coś też zjeść, mam jeszcze obiad do odgrzania, więc sobie wszystko załatwię i potem będę mogła się zająć takimi domowymi sprawami. Ale pewnie nic ciekawego nie będzie się działo, tak myślę. No, także na razie.